Petande tęskocznie wspomina znakomicie. Tu odniósł swoje pierwsze zwycięstwo, a w następnym roku, 2016, był drugi. Dwa razy drugi w tym sezonie Norweg. Norwegowie, jak wiadomo, znakomici, a on ląduje za zieloną linią. Będzie miał jednak sporo punktów odjętych za wiatr. 5,5. 133,5 metra. Najdłuższy dotąd oglądany skok byłego mistrza świata w lotach narciarskich. A zatem, czy to będzie pierwsze miejsce? 18,5 punktu, nawet 1,19 pojawiła się w ocenie tego skoku przez sędziów. Trafił na bardzo dobre warunki, Tande dobrze to je wykorzystał i jest liderem. 124,8 z przewagą 6,6 punktu na